Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku programu Z Wandą nie tylko wśród zwierząt. Oczywiście zwierzątko z nami jest Ryszard. Wracamy po wakacyjnej przerwie. No i wracamy w troszkę tutaj innym stylu tym razem, ponieważ jesteśmy w plenerze. Jesteśmy w naszym pięknym kołobrzeskim lesie, któremu już poświęciliśmy 2 odcinki. Naszym gościem był pan Tadeusz Twardy i jest nim i również dzisiaj, ponieważ któż inny jak nie on mógłby opowiadać o właśnie naszym wspaniałym lesie. Jak zacytuję teraz klasyka, który kiedyś powiedział, że spotykamy się w niesamowitych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych. I oczywiście, jeżeli chcemy rozmawiać o lesie kołobrzeskim i zachęcić Was do odwiedzania tego lasu, to musimy zacząć ten las zwiedzać z ekspertem. I chcemy Wam dzisiaj pokazać rzeczy, które wcale nie są takie oczywiste, chociaż nam się wydaje, że o tym lesie wiemy wszystko. Ja na przykład osobiście chodzę bardzo często po tym lesie i bez przerwy coś mnie zaskakuje. Panie Tadeuszu, to od czego zaczniemy i co dzisiaj mniej więcej pokażemy? Jesteśmy w lesie na obszarze użytku ekologicznego Ekopark Wschodni. Las ten wchodzi w skład użytku ekologicznego. Poza tym bagna, które znajdują się od strony północnej, one również wchodzą w skład użytku, oraz wybrzeże morskie wraz z wydmami. Ten las jest jedynie fragmentem wielkiego kompleksu leśnego, zwanego Lasem Kołobrzeskim, który ma powierzchnię około 1250 hektarów. Natomiast sam fragment, który wchodzi w skład użytku ekologicznego, ma około 100 hektarów. A więc jest to obszar lasu, który znajduje się na północ od drogi biegnącej z Kołobrzegu na Koszalin. Ten fragment należy do miasta Kołobrzegu, to znaczy leży w granicach miasta Kołobrzegu, natomiast pozostała część lasu leży w granicach gminy Ustronie Morskie. Więc jest tutaj jak gdyby dwóch właścicieli terenu, natomiast zarządza całością lasu nadleśnictwo Gościno, leśnictwo Bagicz. Tak wygląda od strony formalnej, topograficznej, administracyjnej. Las, w którym się znajdujemy, podlega ochronie i praktycznie jest wyłączony z użytkowania normalnego, jaki obowiązuje w nadleśnictwie. Jest po prostu nieużytkowany z racji jego funkcji ochronnej. Jeżeli jakieś zabiegi tu nadleśnictwo wykonuje, to prawdę mówiąc związane to jest ze sprawami bezpieczeństwa. Jeżeli gdzieś jakieś drzewo zagraża szlakom turystycznym i tak dalej. Może możemy powiedzieć, że te drzewa, co leżą, to nie dlatego leżą, że to jest bałagan, tylko one mają leżeć, bo to jest naturalna. Nie ma tu gospodarki leśnej. Tak, to, co upadnie, ma zostać, ponieważ jest to, można powiedzieć, las zbliżony do lasu naturalnego. Las naturalny to ma cechy lasu pierwotnego, gdzie nie użytkuje tego lasu człowiek, a funkcjonuje w nim przyroda, wszystkie mechanizmy, związki i zależności organizmów, które funkcjonują w lesie. Natomiast człowiek tutaj drewna nie pozyskuje. To, co leży, to służy przyrodzie. To znaczy, ono butwieje, ale ono, to drewno leżące, butwiejące, jest domem dla innych organizmów. Są tutaj w tym drewnie owady różnego typu, które rozwijają się w drewnie butwiejącym. Są różnego rodzaju rośliny, które na takim drewnie rozwijają się. Więc nie jest to zmarnowanie drewna, jak niektórzy uważają, że ile tu drewna się marnuje, a mogłoby służyć opalaniu w kominku. A co przyroda z tego będzie miała? Więc nie wszystko należy usuwać z lasu, należy zostawić część do dyspozycji przyrody. No to może teraz pójdźmy już w ten las, jak to się mówi, i poszukajmy może tych tutaj ciekawych właśnie okazów. I proszę zwrócić uwagę, że w tym lesie nie ma roślinności poza drzewami. Są potężne drzewa,
W tym lesie są drzewa, które mają około 200 do 250 lat. I oprócz tego jest podrost młodszy, znacznie młodszy, który z biegiem czasu zastąpi te drzewa, które z racji wieku dokończą swojego żywota, przewrócą się i będą służyć przyrodzie. To teraz idziemy tak. Więc tajniki naszego lasu. Jakie tu drzewa rosną? Więc jest to las liściasty. Jeżeli chodzi o klasyfikację przyrodniczą, jest to grunt subatlantycki. Jest to rzadki typ lasu, bardzo rzadko występujący, ponieważ rośnie z reguły na taki typ lasu, rośnie na żyznej glebie, która kiedyś właśnie była wykorzystywana do upraw rolnych. W związku z tym lasy tego typu wycinano po to, żeby uprawiać ziemię bardzo żyzną. W związku z tym takie fragmenty lasu, które się ostały przed wycięciem, one są w sposób specyficzny chronione w ramach systemu Natura 2000. Bo trzeba tu dodać, że cały ten Las Kołobrzeski, nie tylko ten fragment, w którym się znajdujemy, ale cały kompleks 1250 hektarów znajduje się w granicach obszaru Natura 2000, Kołobrzesko-Trzebiatowski Park, Pas Nadmorski. Grunt subatlantycki jest to rodzaj lasu, w którym dominują trzy gatunki drzew, a więc buk zwyczajny. Mamy tutaj przykładowo buk zwyczajny, z tyłu za nami również buk zwyczajny. On charakteryzuje się prostym pniem pozbawionym gałęzi, gładką korą, niespękaną. Kora jest barwy szarej. Jest to drzewo wrażliwe na przymrozki z racji tego, że ma korę gładką. Dlatego jego siedliskiem najbardziej sprzyjającym jest właśnie klimat wilgotny, taki jak tu mamy nad morzem. Poza tym występują tutaj dęby i trzeci gatunek graby. Mamy typowy okaz grabu. Kora zbliżona barwą do buku, jednak widać, że ona ma pionowe takie spękania, bardzo płytkie. Są to trzy gatunki wiodące, co nie oznacza, że nie ma tu innych drzew liściastych, które uzupełniają. Natomiast ten podstawowy skład składa się z tych trzech gatunków drzewa. Jesteśmy przy dwóch drzewach graba, które oznaczone są tabliczkami jako pomnik przyrody. One były, te pomniki przyrody utworzone zostały rozporządzeniem wojewody koszalińskiego wówczas jeszcze w grudniu 95 roku w ubiegłym wieku. Miały wówczas po 160 cm obwodu. Jakiś czas temu ja mierzyłem obwody i one mają odpowiednio 218 i 213 cm. Czyli tak wiekowo ile mogą mieć lat? One mają 127 lat zgodnie z danymi nadleśnictwa. Więc są nieco młodsze aniżeli te buki i dęby, które pokazywaliśmy wcześniej. Poza tym na obszarze ekoparku, w lesie ekoparku są jeszcze inne pomniki przyrody, o których się praktycznie nie mówi, nie pokazuje. Są jeszcze drzewa, 5 dębów szypułkowych oraz jeden buk jako pomnik przyrody. One są w innym, że tak powiem, fragmencie lasu ekoparku. Tam poza drogą trzeba jakiś kawałek przejść, bo lasem nie da rady, nie ma przejścia. Trzeba drogą koszalińską. No cóż jeszcze tu można powiedzieć? Chciałbym Państwa jeszcze poprowadzić po drugiej stronie drogi. Jest ciekawa sprawa, warta pokazania. Jest tam nawet tabliczka z określonym napisem. Zakaz wstępu jest i chcę pokazać, ale chcemy co to tam oznacza. Wejść? Nie, ponieważ nie wolno tam wejść, ale tabliczkę zobaczymy. Ja powiem, co to za tabliczka. Dobrze, to idziemy. To teraz wchodzimy na drugą stronę. Gdzie nas Pan prowadzi? Jesteśmy po drugiej stronie ścieżki na Groble? Idziemy
w las, jak to mówią. I chcę pokazać rejon, do którego praktycznie nie ma wstępu. To znaczy, nie ma tu strażnika ani policjanta, ale jest tabliczka, która informuje, że jest zakaz wstępu z racji pewnych unikatów przyrodniczych, które tu rosną. I człowiek przeciętny nie powinien tam wchodzić, ponieważ przy okazji może zniszczyć, uszkodzić. To jest ta tabliczka, którą tam widzimy z daleka? To jest ta tabliczka, która tam jest. Zaraz zobaczymy treść tej tabliczki. Więc, proszę Państwa, porosty. Ostoja porosty, osobą nieupoważnioną wstęp zbroniony. I chodzi o to, że w tym rejonie rośnie porost, kobiernik orzęsiony. Jest to skrajnie rzadki porost, który w głównej mierze rośnie w Bieszczadach i w niektórych rejonach na Niżu. Natomiast na Pomorzu Zachodnim jest to jedyne praktycznie miejsce występowania do tej pory stwierdzone. Mhm. Więc muszę Czyli się pochwalić. Po raz kolejny nasz las jest tutaj tak. wyjątkowy. Unikatowy. Jest to nie jedyne miejsce, bo jest kilka miejsc. Rozporządzenie ministra środowiska o ochronie grzybów, bo porosty to są też grzyby, wskazuje, że wokół każdej plechy takiego porostu wyznacza się strefę ochrony w promieniu do 50 metrów, czyli summa summarum około 1 hektara, nawet jeżeli pojedynczy porost rośnie. Natomiast tu w niektórych rejonach Lasu Kołobrzeskiego i Ekoparku Solnego Bagna są miejsca, gdzie są skupiska tych porostów i w związku z tym wyznaczone są rejony, nawet kilkuhektarowe, ochrony ścisłej. Muszę się pochwalić, że osobiście te porosty zidentyfikowałem tu, zgłosiłem do RDOŚ-u. Czyli pan wszedł za tabliczkę. Tak. Przyłapany. W tabliczce nie było, nie było chyba tabliczki. W tym momencie nie było. Komisja z RDOŚ-u, tu kilkuosobowa, uczestniczyła w pobraniu próbek. Próbki zostały wysłane do Uniwersytetu Szczecińskiego, żeby przy pomocy tam kwasów porostowych zidentyfikować, to znaczy zatwierdzić rozpoznanie, bo ja wcześniej rozpoznałem. I potem nastąpił cały cykl działań. Wydzielenie geodezyjne tych fragmentów na mapę. W tej chwili na mapie one są zaznaczone, te rejony. No i postawienie tabliczek. Czyli znamy sprawcę. Tak. Znamy z tego sprawcę zamieszania, gdzie teraz nikt nie może wejść do lasu. Ale tak, a tak serio, panie Tadeuszu, jak to jest tak, duma rozpiera, jak się znajdzie takie fajne znalezisko, co? No to jest rzecz wyjątkowa. Jeżeli się znajdzie coś, co nie występuje w ogóle, no i skąd wiadomo, że się rozpoznaje? Ano, jest taki system internetowy, gdzie można skonsultować znalezisko z ludźmi, którzy znają się w tym temacie. I potem, żeby to potwierdzić, rozpoznanie ze zdjęć, wiadomo, trzeba sprawdzić to chemicznie, kwasy porostowe. I wówczas jest gwarancja, że jest to ten właśnie. No ja tam stosowałem różne metody, na przykład stosowałem, po cichu powiem, żeby nikt nie słyszał. Chlor stosowałem, bo wtedy następuje przebarwienie i są podobne porosty, które nie dają tego efektu i tego zabarwienia. W związku z tym można gatunek pomylić. Tak, ale to są już szczegóły takie specyficzne, specjalistyczne. A dużo mamy takich punktów, bo na przykład boję się, że oprócz tego porostu, bo wiem, że pan jeszcze kilka innych gatunków tutaj, że tak powiem, zidentyfikował, które rosną tylko tutaj na naszym terenie, gdzie tak teoretycznie nie powinny rosnąć, a rosną. To znaczy nie były do tej pory znalezione. Mimo że przyrodnicy badali ten teren wielokrotnie, no nie wszędzie się wejdzie. I w każdym miejscu i stąd czasem znaleziska są przypadkowe zupełnie. No ja tutaj znalazłem stanowisko paproci podżenia żebrowca, gadunek taki można powiedzieć górski, który w górach występuje, no i w takich właśnie lasach wilgotnych, starych lasach. Poza tym jest stanowisko kukułki, fuchsa. Też do tej pory nie było stwierdzone. Ja to zgłosiłem do RDOŚ-u i w tej chwili w ewidencji tam jest.
i w dokumentach inwentaryzacyjnych, bo ostatnia inwentaryzacja przyrodnicza Kołobrzegu była w 2015 roku i również ustronie morskie w tym okresie było inwentaryzowane i w dokumentach te znaleziska są. Więc tu mamy inny rodzaj lasu, ponieważ w Lesie Kołobrzeskim są rejony zagłębień bezodpływowych, gdzie gromadzi się woda z opadów, z roztopów i ta woda stagnuje niejednokrotnie cały rok do głębokości kilkudziesięciu centymetrów. I w tych miejscach rośnie inny rodzaj lasu, lasy łęgowe lub lasy olsowe. I tu mamy charakterystyczny typ takiego lasu, gdzie rosną olsze, które mają ciekawy system korzeniowy, jak gdyby one rosną nad stagnującą wodą. No, w tej chwili mamy taką suszę od wielu lat, że tej wody nie ma. Wszystkie te właśnie zagłębienia, one są suche całkowite. A w praktyce one powinny być pokryte warstwą wody i te drzewa, one w tej wodzie stagnują i rosną. Stąd ich systemy korzeniowe są tak ukształtowane, żeby rosły ponad wodą. No, ciekawie to wygląda. Wygląda jak drzewa kroczące, nie? Podobnie jak kroczące. I ten typ lasu, on charakteryzuje się nieco inną roślinnością. Proszę zobaczyć, że tutaj jest podszyt, krzewy gęsto rosnące. No i w porze wiosennej nawet są tu rośliny kwiatowe ciekawe, rosnące. My musimy się wiosną tu wybrać. Tak. Wiosną te lasy są znacznie ciekawsze. Natomiast jeśli chodzi o te leżące drzewa, chciałem tu uzupełnić i pokazać, że są gatunki zwierząt, czyli bezkręgowców, które właśnie rozwijają się w drewnie próchniejących, tak zwane próchnojady. I między innymi w Lesie Kołobrzeskim żyje taki zacnik kropkowany, bardzo rzadki, wymierający. Kropki są. Tak, są kropki, ale bardzo rzadko można je spotkać nawet w kołobrzeskim lesie. Jak również kozioróg bukowiec, ponieważ dominującym gatunkiem drzew jest tu buk, w związku z tym uchował się kozioróg bukowiec. Jeśli chodzi o kozioroga dęboża, ja osobiście nie spotkałem, chociaż są sygnały, dochodzą do mnie, że ten iłów widział gdzieś. No, nie jestem pewny, czy to właśnie ten gatunek widział, ale ja ślady żerowania kozioroga dębosza widziałem na starych dębach, nawet kolebkę poczwarkową, gdzie gąsienica się, czy larwa przepoczwarza się. Więc kolebkę poczwarkową buduje i taką kolebkę widziałem, ale nie wiem, czy to nie jest ślad sprzed kilkudziesięciu lat być może. To nie są szkodniki, prawda? Znaczy, to nie są szkodniki, ponieważ, no chociaż nie do końca, ponieważ na przykład w rogalinie wystąpił konflikt między dębami rogalińskimi, które są chronione, a dęboszem, który tam właśnie żerował na tym i niszczył te pomniki przyrody. Więc pytanie... Znaczy, może do pewnej ilości. Do pewnej ilości. Natomiast summa summarum nie są szkodliwe, ponieważ żerują na martwym drewnie, które praktycznie już nie traci na wartości, bo jest próchnem. O. Więc jest to złodź pochwolistna, geofit występujący wczesną wiosną, jeszcze przed rozwojem liści i związany jest z tego typu lasami właśnie podmokłymi, łęgami, gdzie występuje praktycznie w Polsce rzadko, a głównie w dorzeczu Parcenty. Jest to endemit bałtycki, który nie występuje poza Bałtykiem, w innych rejonach świata. I najbardziej, że tak powiem, licznie występuje w Dolinie Mołtowy, koło Gościna. Tam jest taka rzeczka Mołtowa i tam w tych łęgach mołtowskich najliczniej w Polsce jest ta roślinka reprezentowana. Natomiast w Lesie Kołobrzeskim występuje niemal pospolicie, ponieważ jest tu dogodne siedlisko dla niej. Jest tu mnóstwo tych właśnie łęgów, olsów, oprócz buczyn, oprócz grądów,
są jeszcze właśnie tego typu lasy bardzo pospolite w kołobrzeskim lesie. A więc jest tu jak gdyby mozaika różnych typów lasów. Nie jest to las jednolity, jak gdyby dla niektórych, ale żeby to poznać, trzeba w ten las wejść. Nie wystarczy iść do pomników przyrody dębów, najstarszych w Polsce, drogą wybetonowaną. Trzeba wejść do lasu i na przełaj wędrować, wtedy się dopiero ten las pozna. Ja tak myślę, że sobie zrobimy taką wędrówkę na wiosnę, kiedy będzie wszystko kwitło i koniecznie, żeby pokazać, jak mamy bogate tereny i jak tu jest po prostu u nas wspaniale w tych lasach. Ja też właśnie wszystkich tak zachęcam do takiego spaceru. Wejść sobie po prostu, nie musimy kompletnie nic zbierać, nie musimy się znać, ale wystarczy sobie wejść i popodziwiać takie miejsca, jak tutaj widać. Nie? No przecież to jest widok jest przepiękny. Tak. Bez telefonu oczywiście. Oczywiście, bez telefonu. Wyłączyć się ze świata, że tak powiem, z cywilizacji. Telefony przyciągają kleszcze. O. No tak, no bo to jest ten... Promieniowanie jest, tak. Panie Tadeuszu, niech Pan Tadeusz nam jeszcze powie, oprócz tutaj tych wszędzie występujących z każdej strony ślimaków i żab, jakie mamy z takich właśnie małych zwierzątek, nie wiem, zaskrońce? No, zaskrońce bardzo często można spotkać. Jeśli chodzi o żabę trawną, ropuchę szarą tu w pobliżu ekoparku, często widać takie malutkie ropuszki właśnie, to ropuchy skaczą. No poza tym, jeśli chodzi o ślimaki, to takie czarne te ślimaki są, nie? Typowo leśne ślimaki. No i na tych ślimakach później żerują różnego typu chrząszcze biegaczowate, drapieżne, które między innymi się odżywiają tymi ślimakami i drobnymi bezkręgowcami. Tak jak w świecie dużych zwierząt wilki i żywią się innymi gatunkami. Tak samo w świecie bezkręgowców biegaczowate jako gatunek drapieżny żywi się innymi organizmami. Czyli, że wszędzie są drapieżniki. Ale pełnią funkcję poprawną, ponieważ oczyszczają las, bo nie tylko są agresywne i żywią się innymi organizmami, a żerują napadliny. No tak, no taką funkcję na przykład w lesie robi wilk, tu już przytoczony, lis, tak. Dzik jest też, że tak powiem, też potrafi być padlinożercą, więc tak samo, no słuchajcie, no wszystko to są naczynia połączone, wszystko jest tam tu potrzebne, nie? No, trudno sobie wyobrazić, gdyby nie było tych organizmów, co by było z tym drewnem, które spada z drzew, konary, martwe drzewa, one by nie uległy rozkładowi, a jednak te chrząszcze, próchnojady, grzyby, niektóre rośliny, one przerabiają to na czynniki pierwsze i wraca ta substancja wraca do obiegu przyrodniczego. Ja się tak zastanawiam, czy kiedyś ktoś zrobił taki film właśnie takiego pochylonego drzewa, które, gdzie tak powiem, przewróciło się i zaczyna umierać. I wiecie, i tak stopniowo, kilkanaście lat trwa, jak ono się po prostu stopniowo znaczy umiera, zamiera, jak zaczyna zostaje zawłaszczane przez las, że później już nie ma żadnego śladu. Ile przez to drzewo przewija się zwierząt, które tak naprawdę właśnie żyją przy tym drzewie, nie? Zwierząt, roślin. To byłby fajny taki, oczywiście w przyspieszonym tempie, bo nikt by tego nie oglądał na przykład 40 lat. W przyspieszonym, bo ten rozkład może trwać kilkadziesiąt lat nawet. No dokładnie. Szczególnie drewno dębowe jest tak oporne, że widać tu, chodząc po lesie, że stare kłody drewna dębowego sprzed kilkudziesięciu lat, one dalej są w tym lesie. Więc niewiele gatunków drewno dębowe na przykład przetwarza, ale są specyficzne grzyby, które żyją między innymi ozorek dębowy, taki typowy czerwony grzyb, podobny do, po przekrojeniu do wątroby, nawet sok ma taki krwisty jak wątroba. Ciekawe gatunki występują. Ciekawostka faktycznie, ale okay. Proszę mi powiedzieć, a ślimaki są nam do czegoś potrzebne? Bo jakoś ciężko mi w to uwierzyć.
No a kto by zapylał na przykład roślinę śledzienicę na przeciwlistną, która zapylana jest przez ślimaki, które na kwiatach tam żerują i te zarodniki przenoszą między kwiatami. To daje typowy przykład, że nie ma zbędnego organizmu w przyrodzie. Ja rozumiem, tylko ja po prostu ich tak nie znoszę od dziecka, że aż chętnie bym je wyeliminowała, ale teraz widzę, że jednak do czegoś są potrzebne. Nie dotykać. No. I nie patrzeć. Nie patrzeć. Udawać, że się nie widzi. A jakieś ptaki na przykład zjadają ślimaki? Zjadają, nie? Czy... No właściwie te czarne ślimaki, one nie mają... No właśnie. Wśród ptaków jakichś tam zwolenników. Bociany to te w skorupkach. Chyba tak. No, bo tak. Ale wiesz, bociany to chyba też wolą takie kurde, że, wiesz, to też są oportuniści. W naszym programie było, że ileś tam ton przypada, że one tak, jedzą. Tak, tak, ja widzisz, ja pamiętam, chociaż trochę wyparłam, ale coś było. No na pewno, no bo to gdzieś z tego. W przyrodzie jest ten łańcuch, że tak powiem, żywieniowy, że jeden gatunek pożera następny, ten następny i tak dalej. I ktoś tam na szczycie tego łańcucha pokarmowego jest. Na przykład w naszym przypadku wilk jest tym właśnie szczytowym gatunkiem, ewentualnie niedźwiedź. No, a ostatecznie na samym szczycie jest człowiek. Czasami nie wiem, czy to dobrze. Ja też nie wiem, że my się tak nie boimy, że nie mamy żadnego takiego naturalnego, że nas to znowu jakieś tam choroby ewentualnie dziesiątkują, na które nie ma lekarstwa, tak. Ale to takie trochę mniej spektakularne niż takie pożarcie przez wilka. No niestety. To wytniesz. Proszę powiedzieć, czy coś jeszcze dzisiaj pokazujemy, czy zostawiamy na następną wycieczkę? No to trzeba by gdzieś głębiej wejść. Poddać się tym kleszczom, troszeczkę zaryzykować. No to wtedy telefon weźmiemy w kieszeni. Dzisiaj komary nas zjedzą. Będziemy rzucać telefon, żeby ściągnął i będziemy szły. No tak. A to prawda, że kleszczy najwięcej jest w paprociach? Bo ja z tego, co ja zauważam, jest bardzo dużo, ale w trawach na przykład takich polnych. W trawach, w paprociach i po prostu one wychodzą z powierzchni właśnie gruntu i wspinają się, no, mówią, że na około pół metra, metr maksymalnie, po to, żeby zwierzyna, gdy przychodzi, one przeskakują i czepiają się sierści, nie odróżniają, czy to jest człowiek, czy zwierzę. Chodzi o ciepłokrwisty gatunek. Tak. Ja właśnie, że kiedykolwiek wyjdę z moim psem gdzieś, gdzie są trawy, to od razu kilka na nim jest, ale jak pójdziemy gdzieś w las, ale no, nie mówię, że tam są paprocie, tak. Po prostu, czy do parku tego naszego jedności narodowej, teraz nie, Antonia Szermacha, no to właśnie wtedy ich nie łapię. Zasada jest taka, że do lasu ubieramy długie spodnie, długi rękaw, no akurat ja tu podwinęłem, ale koszulę mam specjalnie do lasu, no i czapka. A no to my się nie przygotowałyśmy. Odkryte. Ja mam długie, no ale czapki nie masz. Czapki nie mam, ja mam tyle włosów, kurde, że... Odkryte fragmenty ciała spryskujemy repelentami, które odstraszają. Ale mówię o czapce. Najmniej przygotowany Tadeusz. Pan operator tak. Ma krótki rękawek. Tak. Mówię o czapce, ponieważ no, występują w lesie też te takie muszki, które żerują na jeleniach, na sarnach i czasem wszczepiają się włosy, trudno je nawet wyciągnąć, bo one są bardzo odporne na zgniatanie, mają twardy pancerz. Znaczy, bo jedziemy tak kawałek, nie? Tak. Mówię, dla mnie na przykład takim chyba najgorszą rzeczą, jak chodzę po lesie, to jest jak się idzie i na przykład i twarzą wejdziesz w takie pajęczyny. A to taki, sama przyjemność. A człowiek, na przykład teraz ostatnio właśnie jak byłam w lesie, to miałam taki przypadek, że była pajęczyna i jak wiesz, ona była tak silnie zbudowana, że się wycofałam, mówię, no kurczę chłopaku, czy tam dziewczyny się tyle namęczyła. Obejdę bokiem, mówię, ale pierwszy raz widziałam tak silną pajęczynę i to wcale nie była taka bardzo gęsta, bo to wyglądała taka przezroczysta, ale była tak mocno, mówię, no ja byłam w szoku, że bo ja tak w sumie impetem w nią wpadłam, więc powinna się zerwać, nie? Mówię, o, to jak tutaj taka mocna, to trzeba obejść bokiem, nie? A szczególnie jesienią, jak grzybobranie jest wrzesień, październik, to jest mnóstwo tych pajęczyn między drzewami, także przyjemność tu jest średnia. Kontakt z taką pajęczyną, ale dobrze jest mieć gałązkę i przed sobą takie ruchy wykonywać i zrywać te pajęczyny. Albo czapkę z długim, dużym daszkiem, który najpierw daszek, a później... Najpierw daszek, a potem człowiek.
No chyba na dzisiaj zakończymy naszą wędrówkę po Kołobrzeskim Lesie, żeby zostawić Państwu, no i nam, niedosyt, bo do pokazania jest jeszcze mnóstwo. Ciekawostką na przykład jest dziura tutaj w drzewie. Pan Tadeusz powiedział, że wydziobał? Dzięcioł czarny prawdopodobnie. Ale tak się mówi, wydziobał? No właśnie. Wydziobał. Czy wykuł? Wydziobał dzięcioł. Wydziobał, wykuł. On jest tak przystosowany, że jego dziób działa jak dłuto prawie. On potrafi wielkie dziuple w drzewach wydłubać, a później z tych dziupli korzystają inne zwierzęta, inne ptaki, wiewiórki na przykład, czy inne ptaki. Czyli współpraca. Natomiast dzięcioła czarnego, on jest największym gatunkiem dzięciołów w Polsce. Ja go tutaj widziałem. Bezpośrednio na drzewie kół, ja go fotografowałem, nie zwracał nawet uwagi. Znaczy, ja go właśnie widziałam tutaj, czy nie jestem pewna, czy to był dzięcioł czarny, ale wydaje mi się, że ten i właśnie tutaj tym. Wtedy pierwszy raz zwróciłam uwagę na ten pień. Ja mówię, kurczę, co to tam z tego? A później patrzę, że właśnie, że to. A byłam ze znajomym, który właśnie zna się na ptakach i mówi, że oto tam jest dzięcioł, nie? Ale już mi później nie powiedział jaki. Tak. No dobra. Słuchajcie, to co, zostawiamy Was z pewnym niedosytem. My się postaramy do Lasu Kołobrzeskiego wrócić wiosną, kiedy tutaj wszystko pięknie kwitnie. No my już obiecujemy, że wrócimy. Obiecujemy to na 100%. Mam nadzieję, że pozwoli nam na to zdrowie i panu Tadeuszowi. I to, widzimy się w październiku. Mam nadzieję, że będą znowu fajni goście. Fajnie się zapowiada. Ale to jest pewne, że będą ciekawi goście. To jest pewne, że będą ciekawi goście, tylko mam, no... Pewnie masz jakiś tam już na myśli, tak? I masz nadzieję, że uda ci się ich tutaj mam zaprosić. Mam nadzieję, że uda mi się ich ściągnąć, bo to oczywiście, wiecie, jak jest. Nikt nie ma czasu, każdy ciężko pracuje, każdy zarobiony. Szczególnie osoby, które gdzieś pracują w jakichś azylach albo robią te rzeczy charytatywnie. Ale no, mamy nadzieję, że goście naprawdę będą ciekawi. I to nawet z naszych najbliższych okolic. Wyhaczyłam pewne fajne rzeczy. Ośrodki, nie wiem jak to nazwać, agroturystykę fajną. Ale o tym dowiecie się Państwo w kolejnych odcinkach. No i dziękujemy bardzo panu Tadeuszowi. Dziękuję. Mamy nadzieję, w sumie to, co tutaj jeszcze? Chrząszczyk idzie na liściu. Gdzie? Na zielonym liściu. Pan Tadeusz to już ma radar po prostu jakiś. Ja nie widzę. No jak? Aha, tu! Chrząszczyk. No i proszę bardzo, i chrząszczyk przyszedł na zakończenie naszego programu. Także dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia, do usłyszenia.